Do pożaru doszło tutaj w tej kamienicy na poddaszu. W chwili przybycia zastępów było bardzo duże zadymienie, więc wprowadzono roty gaśnicze w pełnej ochronie dróg oddechowych. Dotarto do źródła ognia, czyli w przestrzeń poddasza. W celu skutecznego oddymienia zostały zrobione otwory takie w dachu. Pracują wentylatory osiowe, w tym momencie oddymiamy. Ratownicy pracują na górze, żeby dogaszać zarzewia. Co najważniejsze, ta informacja na ten moment potwierdzona, nie ma poszkodowanych. Ludzie sami się jeszcze przed przybyciem zastępu straży się ewakuowali, widząc to zagrożenie. Akcja jeszcze trwa, więc trudno mi powiedzieć, kiedy będą mogli wrócić, jaki będzie stan budynku po zakończeniu działań. Po zakończeniu akcji będziemy chcieli opinii tutaj fachowców, żeby to ponad wszelką wątpliwość potwierdzić, żeby nie narażać ludzi na jakieś tam ryzyko ewentualnego zawalenia. Natomiast nasze działania nie wpływały na konstrukcję taką nośną obiektu, więc podejrzewam, że wszystko będzie dobrze. Tutaj się gdzieś zapaliło i tym wiewiecznikiem pakował się dym tak jak na Niagarze wody. O matko, ja uciekłam czarno.